Pierwsze, że zawsze jaką robię na nowym telefonie, to trenuję mój słownik, żeby dobrze mi podpowiadał XD. Nie wiem, główny ten słownik. Bo domyślnie podpowiada XD, małym X, małym D. A to jest dla, dla okropnych ludzi, tak piszą. Trzeba pisać małe, małe X, duże D albo duże X, duże D. Nie, no różnie piszesz, to zależy od kontekstu. Tak, ale nigdy ale znaczy, małe z małym X D. Małe D? Ale nigdy z małym D. To jest Fopa. Nie, małe X i małe D jak najbardziej. To znaczy, że nie szanujesz swojego rozmówcy. To jest taki małe XD, to jest takie XD, ale bez takiego, wiesz, super śmiechu, tylko to jest taki uśmieszek bardziej. Małe XD to jest. Małe X duże D. Nie. Nie, to już jest duża śmiechawa, a oczywiście największa śmiechawa to jest duże duże D. No i ewentualnie na przykład, o, ja robię często tak, że robię duże X, duże. i potem są na przykład małe D na przykład. Zaczynajmy, co? Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Adam. I ja również jestem Adam, cześć. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Gamescomie. O tym, co na Gamescomie wydało nam się fajne, co nam się nie wydało fajne. No i takie będziemy mieli tutaj, snuli nasze wrażenia z, tego, z tych targów, się. które. Na wstępie może powiem, no nie były chyba jakieś porywające. Nie? No, szału nie było. Tak tak, tak, tak. Ja akurat komentowałem tą konferencję Opening mm -hmm. e, Night Live, e, którą prowadził Jeff. Z Jeffem. Jeff, Jeff prowadził, tak. E, I komentowaliśmy ją z Frozim i powiem ci, że o ile komentowanie powoduje, że coś oglądasz i się jakby tym interesujesz z powodu, no bo jakby masz robotę, mm -hmm. o tyle jak potem sobie podsumowałem to w głowie już nawet w trakcie, no to nagle się okazywało, że w sumie tam niewiele fajnych rzeczy było. No, wydaje mi się, że to czasami też jest trochę taka rzecz związana z Gamescom z game's generalnie, że E3, czy teraz już Powiedzmy ten Summer Game Fest i te wszystkie, jakby, konferencje, które przejęły rolę E3. Tam zwykle pokazuje się te faktycznie duże rzeczy. A Gamescom często jest taki, może nawet nie tyle co odtwórczy, co on bardziej jakby po prostu rozwija pewne wątki. Tak, plus. plus to jest trochę inny charakter konferencji. Tak, plus, jeszcze jest kwestia tego, że jakby, ponieważ. Tak naprawdę to, 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 ta opening night jest zrobiona przez Jeffa. Ona to nie jest tak, że tam są wszystkie największe rzeczy, jakie zostaną pokazane mm -hmm. na tych targach. Bo na przykład e, w Polsce mega giga hitem jest oczywiście dajmy na to Gothic, mm -hmm. którego na opening night nie było. No tak. e, Mega giga hitem są nowe Heroesy, które mm, e, zamiotły za nich o, nich. o nich jeszcze powiemy tam parę słów, ale nie było ich na opening night. Nie, było. nie? I wielu innych rzeczy nie było. Więc to zawsze jest kwestia tego, który, którzy wydawcy przyjdą, zapłacą za tą reklamę, a którzy uznają, że nie potrzebują płacić za reklamę na przykład właśnie na tej konferencji i w związku z tym po prostu sobie w ramach własnymi kanałami, że tak powiem, zafrico, mm -hmm. za friko zareklamują grę. Więc jakby no to jest trochę kwestia e, tego, że jakby to jest taki dziwny wybór. E, to było rozczarowujące, w związku z tym jakby brak jakichś takich super hitów, a druga rzecz, to jeżeli już te hity były, to były zapowiadane w sposób, no, Super rozczarowujący. Tak, no, to jest trochę to, o czym mówiliśmy trochę wcześniej i wrócimy do tego wątku, ale to były znowu pokazy tytułów. Tak, tak, tak. Samych tytułów, dosłownie. No W zasadzie tak, nie, bo w przypadku Borderlandców mamy po prostu może nawet nie będziemy tego wracać, tylko od razu to mówimy mhm. mamy po prostu maskę, charakterystyczną maskę. Tak, króciutki teaserek. Tak, w przypadku mafii króciutki teaserek tak, z ładnym widoczkiem. Z widokiem na włoskie miasto, tak, mhm. i sycylijskie, tak. Sycylijskie miasto, tak. I Super, fajnie, ale no to jest taki trend, który może zaczęło. Znaczy, dobra, nie zaczęło, bo to z, takie trendy zazwyczaj są długie, mm. ale chociaż, że w ostatnich latach pamiętam głównie oczywiście o zapowiedzi Elder Scrolls 6. Tak, to jest le legendarny trailer z 2018, z 2018 roku. Tak. Z muzyczką, napisem, widoczkami i tyle. I Tyle i do tej pory tyle, tak. I, I jakby to, w praktyce na przykład z takich świeżych rzeczy, to mi się to kojarzy z cywilizacją. Mhm. Na mm, nie E3, czyli właśnie w czerwcu pokazano nam, zapowiedziano nam cywilizację 7. Tak jest. I super, tylko, że pokazano trailer pokazujący tam różnych postaci. Tak. Taką po prostu animację, mhm. która nie miała kszty, gameplayu, jakiejkolwiek sugestii, czym w ogóle może być cywilizacja 7. Czyli mamy najpierw coś takiego i dwa miesiące później, w sierpniu, Dostajemy dopiero, co prawda, już spory kawał gameplay'u, bo 20 że zresztą ja byłem w tak. Baltimore, więc też ja z kolei sobie pograłem tam 2,5 godziny w tą grę, jeszcze po niej, o niej powiem parę słów, ale więc jakby jest, jest jakby taki trend, którym wydawca wypuszcza taki mm, gówno trailer z tytułem, <noise> tylko po to, żebyśmy. My, w sensie my, dziennikarze, my, fani, my, gracze, zrobili najpierw darmową, czy darmową, najpierw reklamę tej grze, dyskutując o samym tytule. Tak, hype trailer. Tak. Potem dopiero gdzieś pojawi się gameplay, i to jest strasznie rozczarowujące z punktu widzenia, jakby odbiorcy, bo dostajesz nic. Nie? No, dostajesz bardziej odczucia, niż gotowy produkt, czy nawet zapowiedź produktu, bo to. Ja pamiętam, chyba kiedyś spotkałem się z e, chyba takim określeniem, że to jest jakby zwiastun nastroju, czy coś w tym, w tym kontekście, że to ma być jakby bardziej zwiastun jakby uczuć, które będą towarzyszyć pokazowi, uczuć, jakby, które mają towarzyszyć gotowej grze, ale wydaje mi się takie to, to troszeczkę naciągane i tak faktycznie, jak mówisz, no to jest takie trochę budowanie hypu, zanim faktycznie mamy coś, coś, coś do czynienia. Wiadomo, nie każdy może sobie na to pozwolić, bo jeżeli e, zapowiedzą w ten sposób grę, która nie jest nikomu znana, jest taka powiedzmy, nie wiem, świeżą marką, Zrobioną przez świeże studio, no to nikt na to nie zwrócił uwagi. No, tak, tak, tak. Ale to może być tylko duża rzecz. To może nie? być tylko duża rzecz, która ma masę fanów, którzy faktycznie będą zaglądać głębiej i zastanawiać się, tworzyć jakieś teorie y, przed faktycznym pokazem, przed faktyczną premierą. No tak, nawet, nawet szef Gearboxa no tak, Randy Pitchford Randy sugerował, Pitchford. szukajcie w tym trailerze różnych smaczków, różnych sekretów. Bezpośrednio i ja tak, zachęca, szukajcie, patrzcie. Róbcie nam reklamę, nie? Mhm. W sensie, czyli zamiast wypuścić na przykład gameplay, albo chociażby trailer, który opowiada nam, zapowiada nam historię, niech to będzie po prostu animacja, niech to będzie CGI jakiś, ale po prostu problem polega na tym, że oni jakby w ten sposób Budują ten hype, ale nam nic nie dają, nie? I niech to będzie tylko i wyłącznie jakaś animacja, ale niech to będzie coś z tej gry. Niech, niech zapowiedzą nam w przypadku takich borderlandów chociażby element historii. Dobra, nie muszą nadawać gameplayu. Ja rozumiem, może gra jeszcze jest na przykład na mm. etapie jakiś tam, w którym zrobienie fragmentu gameplayu mogłoby być zwodnicze, na przykład. Nie chcą za wcześnie tego pokazać, ok, ale cokolwiek z tej gry pokażcie. Sam tytuł to jest po prostu za mało i to jest rozczarowujące, bo to są dwa największe, dwa największe tytuły tej, tej prezentacji. Pewnie jedne z największych zapowiedzi tych targów i nie wiem, o nich absolutnie nic, więc dla mnie to działa po prostu wręcz totalnie przeciwi jako przeciwieństwo hypu. Znaczy, mnie to po prostu denerwuje, mnie to wkurza, więc mi się to bardzo nie podobało. Wiesz, co mam wrażenie, że kiedyś lata temu popularniejsze, jako powiedzmy taki pierwszy player, pierwszy sneak peek tego, na co możemy czekać, były cinematyki, które no. nie pokazywały faktycznie gameplayu, ale pokazywały może właśnie jakiś element świata przedstawionego, może coś związanego z historią. Tak, jakieś wprowadzenie do tego, nie? I, mhm. i jakby spoko. To nie jest gameplay dalej, to jest cinematyk, nie ma nic wspólnego z grą ale coś tam przynajmniej jest, nie? A tutaj, Dokładnie. no niestety robi się z tego jakiś trend. W każdym razie, e, więc jakby tak, sama, sama ta konferencja pierwsza tak sobie, później targi trochę bardziej dowiozły, nie? Bo to są jednak ogromne targi, niemieckie targi, w związku z tym też mające taką specyfikę masy wystawców, mniejszych, tak. e, różnych indyków, e, Różnych gier strategicznych, uh -huh. takich niekoniecznie bardzo amerykańskich, bardzo mainstreamowych w Ameryce, ale popularnych u nas również. nie? Tak, plus sama struktura GameScomu, z tego co rozumiem, trochę różni się od właśnie kiedyś E3, teraz yy, Jeffa, test, tak, tak, Jeffa latem, yy, bo ona też jest bardziej otwarta, ona bardziej jakby zachęca do jakby faktycznego wchodzenia w interakcję, czy to przez dziennikarzy, czy ludzi odwiedzających Gamescomu, żeby właśnie wchodzili w interakcję, grali powiedzmy w jakieś playable demo albo yy, tego typu elementy. No bo mimo wszystko na Summer Game Feście i pochodnych, no to jest faktycznie bardziej konferencja i pokaz, taki powiedzmy, z którymi nie możemy za bardzo wejść w interakcję. Mm -hmm. No powiem ci tak, jeszcze z tej, z, tej, z tej konferencji to ja miałem takiego jednego mojego, przechodząc już do gierek, takiego jednego mojego faworyta, który mnie, który mnie bardzo ucieszył, ale mało osób pewnie tą grę kojarzy. Nazywa się Monument Woli. Czyli, jakby, i to jest trzecia odsłona mhm. takiej serii, małej serii gier, gier mobilnych. Dwie pierwsze grałem i bardzo lubię, uwielbiam. To są takie bardzo proste gry logiczne, z absolutnie przepiękną oprawą graficzną, z bardzo takim. minimalistycznym światem. Tak, minimalistycznym, utrzymanym w takich pastelowych kolorach. I to jest y, takie doświadczenie króciutkie w ogóle, bo to mhm. są gierki na godzinę. Z, tam ona miała, chyba pierwsza dostała, chyba takie malutkie rozszerzenie, potem wyszła dwójka, i to jest generalnie całość do zamknięcia tam wiesz, dwie godzinki. generalnie, mhm. nie? I jakby ta trójka podejrzewała, to też będzie gra na godzinę. Tak. Ale one są, one mi się podobają, bo one były nie za trudne, powiedziałbym nawet, że były całkiem łatwe, ale były szalenie satysfakcjonujące w sposobie, jakie jak rozwiązywałeś te zagadki. Mhm. Chodzisz po tej planszy, takiej malutkiej planszy, e, która często łamie łamie jakby zasady, jakby... Bawi się perspektywą. Tak, bawi się perspektywą, nie? I jakby ty sobie chodzisz taką postacią i w ten sposób za pomocą jakby interakcji z, tym, z, z tą planszą rozwiązujesz tą zagadkę. Przechodzisz dalej w ten tak. sposób, nie? I, i z tą piękną muzyką, z tą piękną prawo, to było takie doświadczenie trochę, nie wiem, może tak powiem grunolotnie, bo może nie było to aż takie, ale trochę medytacyjne. Właśnie szukałem tego słowa. No. I, i dlatego mi się strasznie ucieszyła mnie ta trójka, ale też mnie trochę rozczarowała, bo z jednej hmm. strony fajnie, że powstaje, bo z tego, Ustwo chyba się nazywa to, nie wiem jak to się czyta, szczerze mówiąc, pisze się chyba Ustwo, studio, które to stworzyło, no właśnie zamilkło na wiele lat mhm. i w sumie pamiętam, rzeczywiście oni coś mówili, że pracują nad tą grą, ale ja zdążyłem o tym zapomnieć, więc to było takie miłe zaskoczenie, przy czym no niestety gra będzie dostępna w ramach abonamentu Netflixa. No niestety. Bo Netflix ma, teraz bardzo rozwija sobie tę, mm, taką ofertę gier mobilnych, które mhm. dostajesz w ramach abonamentu Netflixa. Jako taki bonus, tak. Tak, i tam jest sporo gierek, fajnych gierek, nieraz bardzo spoko i w ogóle, jeżeli ktoś ma konto Netflixa... Sprawdźcie, tak, bo być może będzie tam coś, co was zainteresuje. Tak, gracie w gry mobilne, macie konto Netflixa, korzystajcie z tego. Nie jestem tylko pewien, jak to wygląda w przypadku tego, co ma większość osób, czyli kont rodzinnych, nie? Bo tak. podejrzewam, że te, dostęp do tych gier jest tylko z tego adresu e-mailowego, na którym jest właściwe konto. No, bardzo możliwe. Tak, więc jakby, jeżeli jesteście dużą rodziną, no to tak naprawdę tylko jedna osoba ma dostęp do tego konta. Anyway, są te gierki i mnie to rozczarowało, bo jakby ja pewnie będę miał jakiś problem z korzystaniem z tego. A, I no cóż, zobaczymy. W każdym razie może też będzie dostępne po prostu normalnie w sklepie. Może no, później, nie? Tak, bo do tej pory to w ogóle były płatne gry. To znaczy, to tak, były to płatne był... gry? To nie były gry z mikropłatnościami w ogóle. Klasyczna dystrybucja. Płacisz raz i grasz. Tak, dokładnie. Więc ja liczę na to, że tak będzie, bo to jest taka gra, którą strasznie miło wspominam, mimo tego, że spędziłem w nich tak krótko, nie? Więc no tak. Są gry, w których wiesz, w dwie godziny to się nie nauczysz obsługi postaci, nie? A tutaj jakby skończyłem dwie gry w tym czasie i dodatkowo cały czas pamiętam o nich i bardzo mile wspominam. Gry Zwracam jako doświadczenie. To do jest tak, bo... Trochę coś jak, nie wiem, Journey albo Flower na, na PS3. To jest, wydaje mi się, to jest jakby nisza gier. Tak, tak. Chociaż akurat wiadomo, Journey mi jednak tych pięć godzin trwało tak, powiedzmy, o... nie? Ale też takie medycyjne doświadczenie. Ale jakby to jest coś, to jest ten kierunek właśnie, tak jak mówisz. Tego typu gier, takich mhm. nastawionych bardziej na, na, na stylistykę, na jakąś... na jakiś feeling, na... Na, na jakby ta zaspokajanie Bra Twoich wrażeń artystycznych o, gry, właśnie. Tak, by, takich, więc jakby. E, w tym sensie to są fajne gry. No ale dobra, to jest taka malutka gierka. E, co jeszcze było fajnego? Co to by się podobało? Tam? Co mi się podobało? No, oczywiście, Hiroski. Chiroski. Okej. Okay. Hiroski już zapowiedziane troszkę później. Zostały bardzo fajnie, w sensie bardzo się cieszę, że nie wyciekły w żaden sposób chirowksy. Mm. Rzeczywiście Ubisoftowi udało się tę grę ukryć do czasu zapowiedzi. To prawda. I to jest super. Bo rzeczywiście. To jest taka sytuacja, która się nie tak często ostatnio zdarza. Nie, jednak często. Często gry gdzieś wyciekają, gdzieś dostajemy jakieś informacje, tak. jakieś przecieki. Czasami mniej, Może czasami to jest też kwestia wiarygodne. tego, że Heroesy po prostu nie są marką szczególnie popularną na całym świecie? To jest Maja raczej. fanów europejska tak, tak. Europejska, <laughs> nawet gdzieś tam, europejsko-środkowo wschodnia. powiedzmy. Tak. tak. Co z tymi Heroeskami? E, przede wszystkim, e, czy wiadomo, przejdziemy zaraz do jakby prezentacji artystycznej i tego, jak nawiązuje do tych najlepszych części serii. Ale pierwsza rzecz, na jaką zwróciłem uwagę, wrócił stary tytuł. Zauważyłeś? E, w, przy okazji chyba szóstki albo siódemki e, Ubisoft już po przejęciu marki zmienił tytuł z Heroes of Might and Magic na Might and Magic Heroes i numer serii. Mhm. E, czy, czy tam numerek odsłony. Natomiast teraz wracamy do starego e, tytułu Heroes of Might and Magic. Z dopiskiem tylko tam. No, wracamy ten, do starego tytułu, wracamy do starego... Stylu, przedstawienia, nie? starego stylu. Nie wiem, ile widziałeś jakby gameplayu. Też zachęcamy do obejrzenia materiału na temat Heroes na TV gry. Tak, mamy materiał, mamy też na Golu tekst, więc jakby dużo materiałów jest. Jak chcecie zobaczyć, to zobaczcie, tak. Natomiast co sądzisz w ogóle o jakby stylistyce tej gry? Bo wiadomo, mamy, mamy jakby dwumiarową oprawę, mamy dwumiarową mapę, mamy klasyczny, powiedzmy, widok zamków, gdzie mamy faktycznie dwumiarowe obiekty. Ale co sam sądzisz o tym? Bo spotkałem się z różnymi opiniami. Co ja sądzę o mhm. tym? Znaczy to jest bardzo ładne, tylko ja, ja mam pewien problem jakby jeżeli chodzi o hype na tę grę, taki że nie jestem jakimś wielkim fanem Heroesów 3. Uch, mocne słowa. I jakby myślę, że główny problem z Heroesami polegał na tym dla mnie, mhm. że ja grałem samemu. To znaczy nie miałem brata, z którym mógłbym grać na przykład, ani mhm. z kumplami nie spotykaliśmy się na granie, więc jakby graliśmy w piłkę, dajmy na to, nie? Ale nie graliśmy w gry. Jakoś tak lanowo. I Heroes to jest taka gra, która znacznie zyskuje na graniu wspólnym. Zdecydowanie, no gorące pośladki to jest chyba domyślny tryb, w, z którym większość osób jakby w ogóle doświadczała tej serii. Tak, a przynajmniej się z nimi zetknęła, a dla mnie właśnie nie. I w efekcie Heroes mnie zawsze gdzieś tam po prostu nużyły, jakby w tym singlowym doświadczeniu. Mhm. I w związku z tym uważam, że bardzo ładnie wygląda ta nowa wersja. Na pewno ją sprawdzę, ale podejrzewam, że tak jak w przypadku Heroesów trzecich i w ogóle Heroesów, no po prostu się szybko znudzę. Socks of Conquest, sorry, się przerwę, Socks mm -hmm. of Conquest też próbowałem grać i ten sam problem miałem. To znaczy oskryptowana kampania jak dla mnie jest czymś, co trochę zabija aspekt strategiczny w grze strategicznej. To znaczy, jeżeli e, na przykład horda przeciwników ma się pojawić w momencie, kiedy ja e, wchodzę na jakieś pole, albo w mm -hmm. momencie, kiedy ja zajmuję jakąś twierdzę, to dla mnie to jest już trochę takie trochę taki wiesz robi się z tego RPk Trochę RPG, a nawet powiedziałbym taki liniowy RPG trochę, mm -hmm. nie? I jakby ja lubię grę strategiczną i strategię, bo ja bardzo lubię gry strategiczne, ale takie, które jakby nie, nie są oskryptowane. I jakby tutaj na przykład właśnie w Songs of Conquest te kampanie oskryptowane, to nie podoba mi się, nie, nie trafia to do mnie w każdym razie. Więc ja podejrzewam, że tutaj też to nie trafi to do mnie, ale no wygląda to nieziemsko, no. Wygląda to nieziemsko. Podoba mi się, że... Wiadomo, w tym w Heroes trzymaliśmy jeszcze taką powiedzmy trochę pikselową grafikę, mm -hmm. ale ona wciąż miała powiedzmy taki charakter troszeczkę rysowany. Ona jakby czuć było faktycznie to, że ona jest taka bajkowa, taka kolorowa. Tak. I tutaj to zachowano mimo wszystko. Ona jest mhm. bardziej, może wiem, taka trochę kreskówkowa. Powiedzmy, w tym kierunku trochę idzie. Natomiast wydaje mi się, że to jest dobre przeniesienie art stylu, e, który kojarzymy z jedynki, dwójki, trójki, no może z jedynki mniej, bo jedynka była taka powiedzmy trochę bardziej karykaturalna, nie wiem czy no, pamiętasz jedynkę. Tak, 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 Tamte jednostki były gigantyczne i one wyglądały też coś specyficznie. Natomiast wydaje mi się, że to jest fajna progresja jakby i przeniesienie powiedzmy tej charakterystyki do współczesnego świata, e, współczesnego świata, do, <laughs> do 2024 roku. Gdzie są e, moje smoki. E, właśnie. <laughs> gdzie są moje smoki. <laughs> Plus e, podoba mi się zmiana tytułu na, i, i powrót, powiedzmy, do korzeni. Plus fabularnie wracamy do korzeni, ponieważ z tego, co zrozumiałem, e, Fabuła ma siedzieć na tym samym kontynencie, co e, Might and Magic, czyli powiedzmy ta główna seria. W naszym kraju mam wrażenie mniej znana niż Spino, w którym teoretycznie są Hirosy. E, no tak, tak, to, co tak. ma, ma być tym samym kontynentem, co w Might and Magic 8. Co znaczy, że wracamy okay. też pod tym względem, że wracamy powiedzmy do, takiego, do, do tego starego kanonu, bo z tego co pamiętam, to przy okazji piątki, kiedy już Ubisoft faktycznie e, maczał palce przy produkcji, kiedy już przejął całą markę Might and Magic, stworzył tu swoje własne uniwersum, które też jest w porządku, ale mimo wszystko cieszę się, że wracamy do tej estetyki i do klimatu i do uniwersum, które faktycznie znamy z tych starszych części robionych jeszcze przez 3 a jak cię ci podobają miasta? Bo są, są, są dziwne, nie? Są dziwne, ale w Kirosach też były dziwne miasta. To jest specyficzna fantazja. To jest mocno specyficzna fantazja, gdzie mamy dużo jakichś takich elementów Hmm, jakiś takich może bardziej steampunkowych, no, Forteca. Tak, tak, no, Miała wiadomo, powstać Forteca przez Heroes 3 i została zbojkotowana przez fanów, czyli to takie e, charakterystyczne science fiction a -la tak, miasto. To, to już było science fiction takie dosyć mocne i to zresztą ciekawy wątek, dosyć e, jak, jakby, chyba pisaliśmy coś na temat mm -hmm. tego Fortecy, tak mi się wydaje, jakiś artykuł, więc Dokładnie. warto się mnąć. Bo ta marka, co ten Magic, to nie jest fantazja, to jest science fiction. Mm -hmm. I to dużo mocniej przybijało w, w tej, powiedzmy, głównej serii, w tej RPGowej serii, Natomiast w Firozkach troszkę mniej, ale cieszę się, że jakby zachowano powiedzmy jakiś taki trochę mniej klasyczny wygląd tych miast. One są takie bardzo właśnie charakterystyczne, są mocno stylizowane. Wiem, że warto też przypomnieć, myślę, że mało osób pamięta, jak w ogóle wyglądała ta oryginalna RPGowa seria, nie? że to było na tej zasadzie, że mieliśmy widok z pierwszej osoby, tak. ale jakby za całą drużynę. Tak. I pod ekranem mieliśmy specjalne menu postaci, mm -hmm. i za pomocą klikania te postaci, jakby atakowaliśmy. Nie? Tak, to jakby był chyba charakterystyczny element rpg w tamtym czasie, bo chyba Wizardry robiło coś tak, podobnego. Tak, to, to jest bardzo klasyczne. Takie. Zresztą, znowu, jak wiele rzeczy, które wracają, tego typu gry również wróciły. Tak, nie? Chociażby Legend of the Grimrock na przykład jest takim powrotem tak, tak. tego typu gameplayu, gdzie masz drużynę, ale patrzysz tak jakby z oczu jednej osoby, ale zarazem całej drużyny. Tak. Chociaż Legend of the Grimrock było z kolei dużo bardziej grą. E, bardziej i of the Beholder niż Might and Magic. Tak, tak. Tam było więcej zagadek, więcej na przykład unikania jakichś przeciwników, te, jakby troszeczkę inaczej, ale jakby chodzi o to, że wrócił ten styl również. Tak, no nawet sama marka Might and Magic wróciła do tego parę lat temu przy okazji Might and Magic 10. Mm -hmm. e, ta, ta część Legacy miała pod tytuł. Tak, e, tak, tak, przyjemna gra, właśnie nawiązująca nawet do jeszcze starszych części cyklu, tym bodajże od 1 do 5, gdzie nie poruszaliśmy się swobodnie, tylko po heksach. E, znaczy nie heksach, tylko bardziej powiedzmy takim siatce, siatce e, tak, gdzie tak, mieliśmy właśnie tak, no. taką Skokową animację. No tak, tak, tak. No to też jest właśnie te specyfika tych gier, nie? Więc jakby, może nie wszyscy o tym pamiętają, ale tak, z tego się to między innymi bierze, z takich bardzo starych RPG-ów. E, no spokojno, mnie się te miasta, znaczy fajnie wyglądają te miasta w tym sensie, że to nie jest po prostu. Odświeżenie, czy zrobienie tego samego co kiedyś, po prostu z jednym stałym widokiem, tylko one mają pewną dynamikę. One, nie? one się tam troszeczkę poruszają. Kamera się możesz troszeczkę tą kamerą się poruszać. One są trochę w takim 3D, pewnie jakimś tam troszkę udawanym w sensie. W takim, takim 2,5 D. Coś, tak, taki, coś, coś takiego. Coś takiego. I to wyglądało tak dosyć oryginalnie, fajnie. Mapka wygląda super. Bitwa mi się szczerze mówiąc, chyba najmniej podobała. Wygląda chyba najbardziej jak ta z trójki. Chyba troszeczkę inaczej jest kamera umiejscowiona, ale też chyba znowu można nią ruszać. Chyba, chyba, jest, nie? chyba jest troszeczkę niżej, mam wrażenie, ale to już są takie faktycznie detale, szczególiki. Ale wróciły heksy, te klasyczne heksy, jak strójeczki, mhm. wróciły. E, wiadomo, są przeszkody. E, bohaterowie nie są już integralną częścią bitwy, tak jak tak, na przykład tak, w czwórce, tak. tylko faktycznie oni raczej tam mogą rzucać czarami, ale z tego co zrozumiałem, bohaterowie mocy, niespecjalizujący się w e, bezpośrednim, powiedzmy, jakby starciu, też mają podobno coś móc robić. Poznaliśmy tam trochę mechanik, będzie ekwipunek klasyczny. Mają być podobno sety składane z różnych przedmiotów, które mają jakieś dodatkowe bonusy zapewniać. Także super. Czekam na tę grę, jaram się. To jest ciekawe tak na marginesie, bo ta gra wyjdzie uwaga w early Accessie. I to też jest ciekawe w tym że Tak, ale to jest ciekawe w tym sensie, że Ubisoft się ostatnio polubił z Lubi early access. lubi E, czy UbiLubi, jak wolimy bardziej po polsku. Tak. I, e, I to jest ciekawe, no bo mamy już drugą grę, którą wypuszcza Ubisoft, która jest taka, powiedzmy, z wyglądu indycza. No bo. Tego typu rzeczy jak strategie, to już nie są gry wysokobudżetowe, mm. które się reklamuje na wielkich konferencjach, którymi się sprzedaje konsole i tak dalej. Więc to jest trochę taki indyczy projekt. Pierwszy ten indyczy projekt y, Ubisoftu, który jest wypuszczony w, we wczesnym dostępie, no to jest ten Prince of Persia Rogue, chyba się nazywa. Czyli gra, którą robią ludzie, którzy współpracowali i współtworzyli Dead Cells. Więc jakby Ubisoft będzie miał już dwie gry, które będzie rozwijał. Ciekawe, ale też trochę niepokojące, powiem Ci, wiesz, bo. Masz dużego wydawcę i duży wydawca jakby nie chce wydawać pieniędzy na grę od razu. Wypuścić jej. Bada grunt bardziej. Tak. I, i to jest trochę takie niepokojące, biorąc pod uwagę fakt, jak duzi wydawcy w ogóle kombinują, gdzie mhm. jeszcze da się, że tak powiem, z naszych portfeli coś wyciągnąć, nie? Mamy już standardowe jakby wyciąganie kasy od ludzi niecierpliwych, którzy muszą zagrać parę dni wcześniej, nie? W jakiejś edycji deluxe. Mamy te mikropłatności w sklepikach. Mamy no, oczywiście standardowe jakieś tam y, waluty często w grach i tak dalej. I właśnie to jest takie trochę niepokojące, no bo ten, ten Early Access, ja to rozumiem, czemu oni chcą to zrobić. Oni chcą to zrobić, bo gra w Early to jest trochę gra usługa. Ludzie uczestniczą w jej rozwoju. Lubimy uczestniczyć w rozwoju gier. Jak gra nam się podoba, to ludzie chętnie wracają, żyją tą grą, nie? Taka społeczność się wokół niej Sz tworzy. Szczególnie to może mieć znaczenie w grach takich jak właśnie hirosy, które mają być tymi starymi heroesami, tak. gdzie społeczność jest bardzo ważna. To ona de facto jakby tworzy tak. Hype wokół tej gry. Tak, więc jakby rozumiem to, tylko po prostu duży wydawca powoduje, to jest czerwona flaga w kontekście takiego podejścia. Nie mam problemu na przykład tym, że, hej, wczesny dostęp takiego Manor Lords, nie? Mm. I to też jest fajnie, bo ludzie, o, rzeźnik się pojawi niedługo na przykład, prawda? I zmieni się, do, dojdzie mechanika tam e, właśnie na przykład zażynania zwierząt domowych i tak dalej. I jakby tego oczekujemy od tej gry, że ona będzie się rozwijała, że ludzie dają swój feedback, że twórca gry ten feedback bierze pod uwagę i jest jakaś komunikacja między nimi i to jest super, ale w momencie, kiedy robi to duża firma, to ja się boję, czy oni... Jakby nie porzucą tego w pewnym momencie. Albo nie porzucą, albo po prostu siedzą tam, wiesz, ludzie w garniturach i w krawatach, którzy po prostu myślą o tym, co zrobić, żebyśmy więcej pieniędzy wydali, jak wykorzystać ten fajny... Fajną dynamikę relacji między deweloper a, a gracze i jak wykorzystać ją, żeby wyciągnąć więcej kasy. To I, to jest, i, to, I to jest jakby taka powiedzmy lekka czerwona flaga, którą w tym kontekście mam i którą mnie trochę martwi. Ale ogólnie spoko, fajnie. Settler, boże, settercy. Settler. niestety nie wróciły w glory chwały. Ubisoft nie potrafi się tą marką zająć, ale mamy nadzieję. Ale mam nadzieję, że heroesy wrócą w takim razie. I to już tak. niedługo, bo to ma być. Eee, początek przyszłego roku? Tak, jakoś tak, nie, więc jakby to jest zasadniczo bardzo, bardzo szybko. Fajnie, ja się cieszę. Dobra, ja zobaczmy, też. co tam jeszcze było. Eee, ciekawa rzecz, ale też taka niepokojąca. O, będzie drugi taki, e, jakby ten taki gameską. Niepokojący Gamescom. Niepokojące Gamescom. Eee, to jest powrót Pitela Molniu. Eee, niepokojące, bo to jest, oczywiście, z jednej strony mamy do czynienia z pewną z legend branży gier wideo, nie? Tak, to jest jedna z tych osób, która faktycznie wytworzyła sobie prywatną markę. Tak. Czy bardziej pozytywną, czy negatywną, to już jest jakby kwestia... Na, kiedyś pozytywną, a z czasem do tego przejdziemy, bo tak, tak, jakby takich osób wymienić, ilu znacie znanych twórców gier, nie? Ile osób można wymienić, to pewnie większość graczy powie... Sid Meier, Kojima, tak. Peter Molina. I jest ta grupa osób i wiesz, i gdzieś tam w tych pięciu Peter Molyneux się znajdzie po prostu. Tych top pięciu właściwie. I, e, I jakby z jednej strony zbudował sobie nazwisko, no bo Dungeon Keepery, bo Black and White, bo Fable. Populus, Populus, czyli te gry, w których się wcielamy w bogów. Taka mm -hmm. specyficzna, rzeczywiście nieeksplorowana później jakoś szczególnie. Tak taki gatunek, który trochę umarł. E, a z drugiej strony też y, smutna historia, taka niepokojąca historia człowieka, który dużo obiecuje, obietnic nie spełnia, y, w Zgodę zasadzie, spamiętamy. tak, w zasadzie uchodzi za jednego z najsłynniejszych kłamców w branży gier wideo, bo ja tu przypomnę, bo nawet sobie to, wiesz, sobie robiłem taki krótki research, bo w pewnym momencie Peter Molinier wraca i obiecuje nam, taki najpierw robi taki projekt Curiosity. Tak, What's Inside the Cube? Tak, który polega, znaczy to nie jest jakiś szczególnie skomplikowany, ale polega na tym, że trzeba się dowiedzieć, co jest w środku takiego sześcianu, i to Roz, wymaga. rozbijając na telefonie e, kwadraciki. Tak, tak, tak. I. Mm, i, i Peter Molina nie obiecuje, że to jakby to co będzie w środku to będzie life changing, że to będzie zmieni życie tej osoby, która to tego osiągnie, nie? Eee, a że to nie mają być pieniądze, mm -hmm. nie ma być to Ferrari, nie ma to być Half-Life 3, <laughs> mówi śmieszkujący Peter, e, ale że będzie to coś co zmieni życie tej, odmieni życie tej osoby. No i jest osoba, która to która ostatecznie to zrobiła i tam są różne były różne obietnice. Jedna z obietnic była taka, że on zostanie królem czy bogiem Godusie. Tak. Że będzie miał wpływ na rozwój nowej gry, w której się wcielamy w boga, e, którą właśnie w, wtedy zaczął robić, czy którą hypował wtedy Peter Mellinie. I. I masz tą, i ona zostanie tą, podzielimy się z nią, tą osobą, jednym 1% dochodów z tej gry. nie? I ostatecznie wiele lat później nie ma z tego ani żadnego gameplayu w postaci: Jesteś Bogiem, bo nie wprowadzono nigdy tej mechaniki. Projekt anulowano. Czy on, on istnieje dalej? Tak, tak, bo on, on istnieje, ale on istnieje jakby... na ale na pc to został anulowany. Cały ten koncept w ogóle tego tak. zarządcy Boga. Nie został zostało... zrealizowany. Oczywiście okazało się, że gra, ojejko, nie przyniosła dochodów, w związku z tym nie mamy się czym podzielić, prawda, i tak dalej. Więc ostatecznie okazuje się, przez półtora roku nie ma, w ogóle nikt się nie kontaktuje ze zwycięzcą uh -huh. Curiosity, nie? Jest taki niesamowity wywiad, chyba w Rock Paper Shotgun właśnie z Peterem Molinie, gdzie właśnie dziennikarze pytali go o to, na, skąd bierze się ten jego problem, czy on obiecuje, czy, czy on jest, czy, oni, mówią, oni go wprost pytali, czy, czy jesteś patologicznym kłamcą, nie? I on się tam bardzo długo w tym wywiadzie tłumaczy, tak na marginesie w tym wywiadzie, <laughs> w tym wywiadzie na przykład mówi, że to jest jakby stawiane nieraz pod ścianą, on się za każdym razem wypiera, ale też mówi, że, że, że on w takim razie, może on nie powinien rozmawiać z mediami, że to jest prawdopodobnie jego ostatni wywiad z mediami. Spoiler, nie jest to jego ostatni wywiad z mediami. On ma jakiś problem z tymi obietnicami. E, tak na marginesie, w zeszłym roku Peter Molinie wypuszcza grę, która się nazywa Legacy mhm. i jest oparta na NFT, nie? Na, polega na kupowaniu... E, ja nie do końca wiem, o co w tym chodzi, bo to jest dosyć skomplikowane, uh -huh. nie interesowało mnie to, ale to polega na kupowaniu działek tak. e, ziemi w takiej grze, więc jakby to jest znowu shady, e, shady, nftowa jakaś... On się od razu rzucił w, ten, w, tą, w tą modę na NFT, tak, w tym okresie tego, NFT nie? w ogóle zbierało, miał fatalną, fatalny PR, szczególnie w, w branży growej, więc jakby ciężko się dziwić, że ludzie nie odebrali tego najlepiej. Tak, więc jakby i w tym momencie przychodzi Peter Molinie, który po raz kolejny Przeprasza, po raz kolejny przeprasza za te swoje niespełnione obietnice, za swój flirt z grami mobilnymi i mówi, ja jestem już nowy i teraz zrobimy klasyczną grę pecetową, on jeszcze dodatkowo, wiesz, on tu, on, on bardzo jest dobry w takie żewne opowieści o tym, że to jest prawdopodobnie jego ostatnia gra. Tak, to jest dobry on, mówca. Tak, on, on, on manipuluje trochę swoimi odbiorcami, nie? On się mówi ja prowadzę niezdrowy tryb życia, ja mało śpię, ja jem niezdrowo, ja nie, jakby ja, moje życie to, to już w zasadzie od w, w dniach się liczy. Ja nie wiem, kiedy się ono skończy, mam już 60 lat, to może moja ostatnia gra. Masters of Albion, nie? I tak jakby, dlatego mówisz, że to jest trochę takie gorzkie mam tutaj jakby myśli na ten temat, takie mieszane, bo z jednej strony kurczę, lubię God Games, gry, w których się wcielamy w Boga. Pamiętam je dzieciństwa. Zasłużony twórca, który faktycznie swojego czasu stworzył Zmieniające gatunek produkcję. Tak, a z drugiej strony, człowiek, który ma problem z. Jakby, z, z, z mówi, jakby. Jeszcze gdyby mówił za dużo, ale to nie o to chodzi, on obiecuje pewne rzeczy jako szef firmy. Człowiek, który obraca dużymi pieniędzmi, w ogóle na ten projekt Legacy, to tam chyba zdaje się, że 50 milionów zrzucili się ludzie, kupując wcześniej, jakby można było kupować jakby akcje. Tak, tak, tak. I tam było chyba 50 milionów dolarów, więc jakby. Człowiek, który powinien być poważną osobą, zachowuje się jak niepoważna osoba, nie? wchodzi w jakieś shady biznesy, od razu rzuca się w nie, prawda, całym sobą. No i teraz obiecuję coś, co wygląda jak, no i nagra w sumie, jak taka indie gierka ze Steama, ale ciekawa, taka właśnie w stylu Fable'a, trochę jeżeli chodzi o klimat. Trochę tak, mi się też trochę z Godusem kojarzyło mimo wszystko, z tym nieudanym Godusem, bo kolorystyka była dość podobna. Ona była taka trochę pastelowa, taka dość przyjemna, taka delikatna, Yy, trochę z Black and White'em mi się kojarzyło, bo faktycznie możemy podnosić tych hipków i, tak, i robić z tak, nim jakieś tak. śmieszne znacznie, rzucić nimi i, i, tak, i to, no to jest zabawne. Jesteś tym bogiem, możesz się wcielić nawet w takiego wojownika, który z maczugą biega tak. i, i zdziela po łbach jakieś atakujące potwory. Przy czym no to wygląda dosyć paskudnie graficznie, moment, w którym się jakby. przełączamy tak, się, w tak, perspektywę. No to, bo, kamera się zbliża i tu widać, że to, jest, to jakby nie jest jakby pik e, technologiczny, jeżeli chodzi o, o oprawę graficzną. Ogólnie wygląda to ciekawie, że możesz sobie projektować te domki, nie wiem jakieś Można jedzenie. ta ustawiać te ta. Wygląda fajnie. Ja jestem tego ciekaw, ale właśnie trochę nawet powiedział dosyć mocno sceptycznie jestem nastawiony do twórcy, który, tak jak mówisz, jest osobą taką yy, skomplikowaną. Skomplikowaną, <laughs> tak. Skomplikowana osoba o skomplikowanej przyszłości. Ale trzymamy kciuki mimo wszystko. Miejmy nadzieję, że to faktycznie będzie ta gra, która zrehabilituje Peter Molinia i... No miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja w to nie wierzę. Znaczy w sensie chyba za dużo, za dużo dostaliśmy z ostatnią dekadę co najmniej jakby sygnałów, że jakby ta jego skomplikowana osobowość jest, osobowość jest problematyczna. One nie znikają zazwyczaj w ten sposób więc jakby ja w to nie wierzę, no ale może gierka będzie fajna, tak? Zobaczymy, tu jest oczywiście jakby pojawia się problem, który jest nierozwiązywalny, problem rozdzielania twórcy i dzieła, tak? To znaczy... Śmierć artysty. Tak, czy istnieje coś takiego jak śmierć artysty? Czy można cieszyć się dziełem, które stworzyła na przykład zła osoba? Bardzo tak? dużo rozmawialiśmy prywatnie na ten temat. Tak, dużo gadamy o tym w redakcji, bo jakby to jest, zresztą redakcji, to jest w ogóle temat, który podnoszą literaturoznawcy, no bardzo dawna, nie, dyskutuje Dokładnie. się na ten temat i nie ma jakby, tutaj to nie jest ścisła nauka, że można było wyliczyć matematycznie, i tak, powiedzieć które, tak albo nie. Tak, powiedzieć tak albo nie, to chyba zależy trochę od preferencji osoby. I bardzo, nie? to jest bardzo często, bardzo indywidualne. Bardzo indywidualne i znaczy ja po sobie mogę powiedzieć, że też jest to bardzo w moim przypadku też jestem, przyznam, niekonsekwentny po prostu. Mhm. To znaczy, są rzeczy, które wywołują we mnie moment typu nie, nie chcę, nie, wybucha wojna E, prawda, w Ukrainie, Rosjanie najeżdżają naszego sąsiada i ja mam w tym momencie bardzo duże nie na rzeczy związane z kulturą rosyjską, na przykład, nie? Mhm. Ale jakby nie mam na przykład takich rzeczy, nie wiem, na związanych z kulturą amerykańską, która też przecież angażowała się, Amerykanie angażowali się, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, w również niepotrzebne, nieetyczne konflikty zbrojne. Więc jakby rozumiem, że też jestem trochę niekonsekwentny w tym, nie? Co nie zmienia faktu, że jakby temat śmierci artysty w kontekście, dajmy na to, Petera Molinie, gdzieś tam będzie się pojawiał w mojej głowie w każdym razie. A, czy też w przypadku innych gier, nie? No bo też na przykład jakoś tam cały czas też sobie w redakcji rozmawiamy, zwracamy na to uwagę, że są przecież gry, które powstają i tworzą je rosyjscy deweloperzy i tak. też jakby to jest temat, który jest w sumie otwarty, nie? Jak traktować ludzi, którzy na przykład z Rosji wyjechali, mhm. Albo nie prowadzą już tam działalności. Albo nie prowadzą działalności. A jak traktować ludzi, którzy prowadzą tam działalność, ale może na przykład nie są zwolennikami. Dokładnie. E, nie zawsze mogą to powiedzieć. To jest jakby otwarty i trudny temat, z którym się chyba ostatecznie każdy mierzy po prostu indywidualnie. Dokładnie, mm. osobiście, wewnątrz samego siebie. No. Dobra, przejdźmy do jakiejś kolejnej gierki. To może w takim razie ja teraz coś powiem. A nie, dobra, ja teraz mówiłem o Peterze, to teraz Twoja kolej. To może porozmawiamy o Indianie Jonesie. Dobra. Widziałeś gameplaye. Ja też widziałem gameplay. co o tym sądzisz? Wiesz co... Mm. Mnie martwi to, co widziałem. Mnie też. Wiesz, generalnie mam dwie wątpliwości. Jedna jest fundamentalna i wiąże się z perspektywą, z której obserwujemy świat. Czyli Oj, dokładnie. Pierwszą, pierwszoosobową perspektywą, że jest to gra, którą robią... To, czy to jest zrozumiałe do pewnego stopnia... Biorąc pod uwagę, kto tworzy tę gry? Tak, robi to, robią to twórcy Wolfensteina, którzy mają obcykaną taką perspektywę. Z drugiej strony... Czy to jest perspektywa najlepsza do tego typu gry? Do mnie się wydaje, że nie. Mi tak samo. Bo nie nie przekonuje mnie to, czy to, mnie to ma sens. po prostu, Tak, Bo nie widzimy naszego bohatera przez większość akcji, więc widzimy go w tych takich dziwnych scenach, typu na przykład jak się... E, buja na linie, przy czym czasami to bujanie na linie trwa sekundę, mhm. więc to jest takie, ta kamera odjeżdża i zaraz wjeżdża w jego, no, dokładnie. W jego ciało. To jest... to jest takie, czasami to jest takie mało nawet intuicyjne, dziwne to jest takie. Tak, szczególnie, że Indiana Jones jakby ma potencjał na jakby dynamiczną przygodę. To jest jakby dynamiczna postać, która będzie się dużo przemieszczać i ja nie wiem, czy to ma szansę zadziałać e, w pierwszej sobie, Może się pozytywnie rozczaruje i może faktycznie twórcom uda się dowieść jakiś ciekawy produkt, który w jakiś oryginalny sposób do tego podchodzi. Znaczy, to jest trochę to, o czym ty powiedziałeś, bo z jednej strony faktycznie robią to ludzie, którzy mają obcykany ten gatunek. Może nawet nie gatunek, tylko perspektywę. Mają pewnie już workflow, mają silnik, mają wszystko gotowe przerobić to po prostu na e, przygodówkę z Indiana Jonesem. Z drugiej strony faktycznie e, może w ten sposób chcą się trochę odróżnić od innych podobnych gier, może nawet nie podobnych, tylko podobnych stylistyk. Mamy Tomb Raidery, mamy Uncharted, mamy gry powiedzmy o zawadiackich poszukiwaczach przygód, tak? Więc może to faktycznie ma w jakiś sposób odróżnić ich trochę od... E... No może, ja, jeszcze ja jestem cyniczny i po prostu myślę, że to była kwestia kalkulacji tego typu, że to umiemy, w tym zrobimy to dobrze, zróbmy w ten sposób, bo jakby problem polega na tym, że to nie jest FPS. To nie, nie jest FPS, to jest przygodówka. To jest przygodówka czy też gra akcji, taka. O. Gra akcji w stylu Uncharted, tylko że w przypadku pierwszej, czy perspektywy z pierwszej osoby, to tam się dużo traci, nie? Bo e, e, tak ta, ta jakby nie bez przyczyny cały czas próbuję powiedzieć FPS, bo jakby się to kojarzy ze strzelanką po prostu, nie? I i tamta z perspektywa się sprawdza, nie jest, na przykład tutaj mamy elementy na przykład przebierania naszej postaci, nie? Czyli możemy na przykład przebrać się, żeby się zinfiltrować jakąś lokację. No, no super, co? tylko ja niego nie widzę w ogóle. Ja go nie widzę, ale nie... nie... widzę tego stroju, Tak, nie? a to nie jest online gra, gdzie jakby inni gracze będą mnie widzieć, prawda? Tak, więc jakby... Kto to będzie oglądał? Wiadomo, że w cutscence to zobaczysz, ale no tak. potem jest gameplay, na którym przestajesz widzieć swoją postać, nie? I to jest jakby, to jest jedna rzecz, która mm -hmm. mnie nie przekonuje, to znaczy cały czas mam taki fundamentalny problem z tym, czy ten gameplay się jakby da radę w formie. To, co mnie z kolei co do tego gameplayu się spodobało, to jest są to za zagadki. To znaczy, tam mm -hmm. pokazali trochę zagadek, które wyglądały ok. Ja lubię taki styl zagadek z Uncharted. Bardzo je lubię. Oj, jak ok, je lubię. Właśnie dlatego to monumentowali też lubię. Lubię nieszczególnie skomplikowane zagadki środowiskowe. Nie takie, w których się zatniesz i przez pół godziny nie masz pojęcia co zrobić, tylko takie, które dają taki dają ci minimum trudności, żeby tam była ta satysfakcja, ale też są ładne wizualnie, takie, że wiesz, że o, coś się obraca, stukają te jakieś takie e, tryby. Taktylne tak. doświadczenie, nie? Tak, dokładnie, nie? że coś się dzieje, coś się przesuwa i ja to zrobiłem, nie? I to lubię i, i tutaj widzę potencjał na to, nawet w pierwszej osobie ten potencjał jak najbardziej jest. I, i, i te zagadki wyglądały okej, okay, nie? Ale druga rzecz, którą mam z problem, bo jakby mówiłem o pierwszej, to jest to, że to wygląda trochę drewnianie po prostu. Być może właśnie przez perspektywę. Być może przez to, że ta perspektywa nie nadaje się do tego typu reakcji rzeczywiście, nie? Bo tam jest... Da się oczywiście zrobić bardzo dynamiczną reakcję, na przykład ze skakaniem, z bujaniem się na linię. No Dying Light to udowadnia, mhm. prawda? Ale to znowu Dying Light to są twórcy specjalnie zrobili tego typu grę, znali się na tym. Najpierw zrobili tą jedynkę, teraz zrobili dwójkę, która jakby jest jeszcze ciekawsza, jeżeli chodzi o tą dynamikę kamery. A tutaj mamy kogoś, kto robił no, zupełnie inną grę, nie grę, której, w której plułeś kilogramami ołowiu przeciwników, a nie grę, w której się bujałeś na linach, skakałeś... No, e, zagadki. Tak, przemykałeś się między ludźmi i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc no zobaczymy. To są te dwa moje główne problemy z tą grą, mm. nie? Bo, bo nie mam problemu na przykład z, z klimatem, który wygląda super. Który wygląda fajnie, faktycznie. Jakby ja lubię tą serię, jakby wychowałem się na Indiana Jonesie, to były, jakby ma, to były moje ulubione filmy. No. I faktycznie jakby cieszę się, że jakby to wraca w jakiś sposób, natomiast no tak, jak po, tak, tak jak powiedziałeś i tak jak o czym rozmawialiśmy, no nie wiem, czy jakby... To masz szansę się udać. Chciałbym, chcę się chcę się pozytywnie zawieść. Chcę no, zobaczyć jakby tą grę w pozytywnym świetle. No ale czas pokaże. Fajnie wygląda też Troy Baker jako, mm -hmm. jako Indy. Sprawdza się jako Indiana. To, to znaczy, prawda? taki jest. Jest bardzo podobny do Harrisona Forda. Jest. Do tego stopnia, że. Jak zacząłem oglądać ten gameplay teraz, po tych paru miesiącach przerwy od jakichś materiałów z tej gry, to miałem takie, o, fajnie wy, wychodzi ten. Y, fajnie to wychodzi Harrisonowi. No <gry> Taka myśl, nie? Ale. Więc jakby wychodzi całkiem spoko, więc. Kurczę, zobaczymy, czy ten gameplay dowiedzie. A może, wbrew pozorom, tego gameplayu tak dużo akcji nie będzie. Może rzeczywiście gra będzie bardziej zagadkowa, że tak powiem, w sensie skupiona na zagadkach. Mhm. Bo tam, tam są oczywiście te sceny strzelankowe. I one z kolei mogą dobrze tak. wychodzić, paradoksalnie. No bo to Machine Head powinno ogarniać dobrze strzelanie. Tylko z kolei to strzelanie. I go nie może być za dużo, bo to zepsuje w ogóle klimat gry, nie? No bo kaman, Indiana nie może po prostu zabić stu nazistów, nie? On ma się przekraść. On ma uciec przed nimi, nie? On ma tam jednego znokautować, drugiego kopnąć i, i wyskoczyć ja, się, przez okno, się nie? trzeciego zepchnąć w przepaść i tak, tak dalej. No, a, nie, a nie zabić tam ich prawda 30 i tak dalej, więc zobaczymy, nie? No ale w każdym tego strzelania trochę jest, no to jakby kwestia tych proporcji, nie? I tego, jak ten gameplay de facto się sprawdzi, nie? No i ciekawe jest oczywiście to, że gra ma być dosyć szybko, bo na wiosnę już tak. na PS5, nie? Też pewnie mm, pytanie się nasuwa w związku z tym, kiedy Starfield na PS5? Ja mam takie podejrzenie, że jeżeli się tak spieszy Microsoftowi, to może już w momencie dodatku. Może to będzie taka niespodzianka, albo tuż przed dodatkiem na przykład zapowiedzą, za, za, za albo na przykład w dniu premiery dodatku po prostu będzie informacja, że gra, hej, Gra dostępna na PS5, nie? Na tej zasadzie. Bo Microsoft, już powtarzaliśmy na podcaście, wchodzi all in wchodzi po prostu ze wszystkim, co ma, cał, całymi asami w rękawie, jakie ma. I bo wypuszcza Tak, wypuszcza Call of Duty w Game Passie, nie? Call of Duty, które normalnie zarabiało miliony z kopii kupowanych w sklepach, nie? S bardzo szybko wypuści Indiana na PlayStation 5. Możliwe, że szybko wypuści Starfielda i jakby to jest ten moment, w którym oni spróbują przepchać po prostu tego Game Passa, pomóc mu jak tylko mogą i zobaczyć, czy to zarabia rzeczywiście tyle, ile oni chcą i czy to rośnie tak, jak miało rosnąć. A jak nie, no to będziemy w bardzo ciekawym miejscu, znaczy nieciekawym dla Microsoftu i może nieciekawym dla nas, jako graczy, bo też się może okazać, że tak jak są takie firmy, które najpierw bardzo dużo inwestują, a potem się Nie okazuje... będą w stanie utrzymać w... Tak. tego całego ciężaru. I potem nagle się okazuje, że trzeba ciąć, i to cięcie to jest kasowanie projektów, zwalnianie ludzi, czyli po prostu likwidowanie gier, które mogły powstać, ale nie powstają. nie? Coś takiego się zdarzyło na rynku europejskim. Masz Embracera, który najpierw nakupował bardzo dużo rzeczy, a teraz zwalnia, likwiduje. Zamyka. M, zamyka, więc jakby gdzieś tym wszystkim jakby my na tym tracimy, nie? bo na przykład nie powstanie już, nie wiem, Eleks kolejny, między innymi przez to, że przez decyzję Embracera nie powstanie kolejny Eleks, no bo pirania Bytes jeszcze istnieje oficjalnie, no ale jakby tam chyba już nikogo nie ma, nie? Więc jakby miejmy nadzieję, że mimo wszystko chyba trzeba trzymać kciuki za Microsoft, żeby im się powiodło, no bo sytuacja, w której Microsoft zaczyna e, zaciskać pasa będzie bardzo jakby, myślę, Niebezpieczna że dla wielu dla nas, studiów. Na, dla, dla, dla wielu studiów, dla wielu ludzi i też ostatecznie dla wielu graczy, którzy w te gry grają, nie? Dokładnie. Dobra, to teraz skoro mieliśmy Indianę, to ja powiem coś o, powiem coś o cywilizacji. Dawaj. Ale nie będę mówił dużo, bo tak napisałem tekst. Jest film. Jest film na bazie tego tekstu, więc jakby możecie sobie o, to, o samej cywilizacji jakby przeczytać, posłuchać, ale powiem to, bo gadałem z Przemkiem Degasem w redakcji. I na przykład Przemek więcej ode mnie grał w Humankind. Ja w Humankind, Humankind grałem troszkę tylko. Liznąłeś. Tak, i gram mnie po prostu, znaczy liznąłem. No parę godzin pograłem, mm -hmm. no to w sumie jak na strategię to liznałem. I jakby nie, nie do końca coś mi w niej siadło. Więc ostatecznie nie jestem aż tak obcykany. I rzeczywiście Przemek na przykład zwrócił mi uwagę, jak rozmawialiśmy na to, że jak, jak wiele tych rzeczy jest bardzo podobnych do humankind, że nie bez przyczyny ludzie się śmieją, że. Jakby cywilizacja zapowiedziała trochę Humankind 2. Humankind 2, 2 dokładnie. Tak, że, że to jest gra bardzo podobna do Humankind, a w, w, w wielu aspektach. Tam jest. Oczywiście najbardziej oczywistym to są te ery, nie? Bo masz jakby zmianę r, er, czyli co? Czy cywilizacji. Masz ery i co jakiś czas zmieniasz cywilizację. Tylko, że tutaj jest to, co mam nadzieję uda się zrobić cywilizacji, czyli nie popełnić błędów Humankind. Bo w Humankind na przykład jest tak, że ty zmieniasz te cywilizację bardzo często. I nie zdążysz się co bardzo przywiązać do nich, nie? A tutaj zmienisz je tylko trzy razy. W sensie, zmienisz je dwa razy tak naprawdę, no mm. bo wybierasz pierwszy raz na początku gry pierwszą, a tak, potem zmieniasz a raz, potem raz drugi. i potem zmieniasz drugi i to już jest koniec gry, znaczy zmierzasz ku endgame'owi, nie? Więc jakby po pierwsze nie ma takiego żonglowania nimi, a po drugie E, więc to jest jakby fajne. A po drugie, to w Humankind brakuje takiej stałości. To znaczy, na przykład, ty graniczysz z jakimiś cywilizacjami, które się cały czas zmieniają, wiele razy się zmieniają, więc tak naprawdę, graniczysz, jak to przemekładnie ładnie powiedział, z graczem koloru niebieskiego, nie? Tam nie ma stałego elementu tego, z kim ty jakby graniczysz. W przypadku cywilizacji są liderzy, których wybierasz raz na całą grę. Więc jeżeli, na przykład, ty graniczysz mm, z Kleopatrą, dajmy na to to to, czy ona będzie najpierw reprezentowała, dajmy na to Egipt, a potem będzie reprezentowała Mongołów, a potem będzie reprezentowała jeszcze, nie wiem, Amerykanów na przykład, nie wiem, tam nie znamy tych, tych cywilizacji konkretnych, z konkretnych I Tak jakby, er, ścieżek, które będą podążać. Ale tak, ale jakby, to dalej będzie Kleopatra, nie? Więc będziesz wiedział, że okej, okay, o te zasoby rywalizuje z Kleopatrą, więc jakby nie znika ten element ten, takiej, takiej stałości, nie? E, więc to jest na pewno jedna rzecz, nie? E, te państwa niezależne troszkę przypominają Humankind, że tam też są takie państwa, tam nie ma jakby bo w cywilizacji nie będzie teraz barbarzyńców. Tak, koniec barbarzyńców. Są takie państwa niezależne, na nie? które, które ty możesz wpływać, też używając takiej waluty, która też jest bardzo podobna do waluty z Humankind, czyli wpływu. Nie? Też w dyplomacji istnieje taka waluta. Więc ty, będziesz możesz na nie wpływać i tak jak w Humankind możesz z nich zrobić, jakby możesz je pomóc im wyewoluować z poziomu takich plemion do poziomu, jak na przykład powiedzmy jakiejś cywilizacji, a potem na przykład wcielicie je, kulturowo na nie wpłynąć i wcielicie do swojego imperium. I w cywilizacji troszkę podobie to ma wyglądać. Nie? Więc, jakby jest trochę tych elementów, które rzeczywiście przypominają humankind, ale ja mam wrażenie, że to, co mówili twórcy na początku tej prezentacji, której, którą nam zrobili, że oni mają taką filozofię tworzenia gry, że e, po pierwsze, cywilizacja musi mieć pewien fundament cywilizacji. To znaczy, ty, jak grasz w cywilizację, to musisz wiedzieć i czuć, że grasz w cywilizację. Musi jakby kor rozgrywki zostać, musisz tak. cały czas wiedzieć, że tak to jest faktycznie cywilizacja. Tak, więc oni robią w ten sposób, że ten kor, powiedzmy 33% umowne, jedna trzecia gry, to jest coś, czego oni nie zmieniają, nie? Ty jakby powiedzmy, że na przykład zakładasz miasta za pomocą settlersa, że są takie, a nie inne pola, że są miasta niezależne i tak dalej. to jest kor rozgrywki, który zostaje niezmieniony. Potem jest 33% tego, co oni biorą z poprzedniej odsłony, ale Troszkę zmieniają, troszkę upraszczają, no bo na przykład to wygląda w ten sposób, że masz jakieś korowe mechaniki, na przykład z szóstki. Nie dajmy na to, tam były te dystrykty mm -hmm. miasta, które sobie budowałeś, dzielnice. nie? Które zostają po wciążowe. One tak? zostają, ale nie mogłyby zostać w formie pełnej, no tak. No bo byś miał, byłbyś jakby za dużo przytłaczałaby cię mechanika gry. nie? Gra nie może mieć za dużo mechanik, no bo wtedy po prostu się w tym gubisz i to nie jest fajne. Więc co oni robią? Upraszczają je. nie? Więc 33% to jest to, co było w poprzednich odsłonach, ale my to uprościmy albo zmienimy, tak, żeby to. Bardziej pasowało. No, a 30% to są rzeczy nowe. Nie? I teraz. Mm, a ostatni 1%? Magia. Magia, dokładnie. Magia Sida Mayera, Dokładnie. Tak? Więc, no niestety Sida Mayera nie było wtedy w studio, był tak. na urlopie, więc niestety go nie zobaczyłem. Widziałem tylko jego pokój z plakietką napisane. Było, znaczy w sensie nie wchodziliśmy, mm. ale była napisane Sid Mayer, więc tyle widziałem. Ale, ale jakby jest tam magia, tak? Więc rzeczywiście, jak ja grałem, to miałem takie wrażenie, hej, to jest cywilizacja. Przypomina to wizualnie szóstkę. Więc miałem takie. Uczucie znajomości. Nie, nie jestem w jakiejś nowej grze, e, ale zarazem, no kurczę, dużo się zmienia. To jest rewolucja, bo to jest rewolucja, która zmienia fundament, jakim, było, jakim była cywilizacja, czyli twoja wcielasz się, znaczy gra, która jest fan, twoją fantazją o poprowadzeniu ulubionej cywilizacji od epoki brązu do. Lądowania na Krymie. Tak, księżyce, to są nie? ci Babilończycy w kosmosie, o których chyba pisałeś w tekście tak, nawet. Tak, tak, tak. Że możesz sobie właśnie coś takiego wymyślić. I jakby tutaj nagle się okazuje, że tej fantazji nie będzie. Nie, jeśli ty na przykład uwielbiasz Rzymian, nie wiem, jeśli myślisz codziennie o Imperium Rzymskim, tak, <laughs> no to nie zagrasz Rzymianami przez całą grę. W po końcu prosty, będziesz nie? grał Włochami. Albo czymś innym. Jeśli są w ogóle Włosi, tego nie wiem. Jeżeli wiemy, faktycznie nie? w ogóle są Włosi. Nie e, ale, jakby, ale jakby wiesz, to może wyglądać w ten sposób, że grasz sobie Rzymianami i potem e, grama ci zaoferować. Mm, jakby pewną pulę cywilizacji, które możesz w kolejnej erze wybrać. Mhm. I ona będzie opierała się na dwóch fundamentach. Jeden to jest jakby wynik Twojego podstawowego wyboru. Czyli Rzymianie będą mieli jakiś podstawowy wybór. Mhm. Nie wiem jaki, ale będą mieli nie wiem, co, co można by to powiedzieć, na przykład ma to cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, nie? Czyli ten, czyli to cesarstwo, które kontynuowało tak. tradycje rzymskie. Albo Bizancjum. O, może Bizancjum. O, Bizancjum. Pasuje do epoki odkryć i... No, od, znaczy w sumie Bizancjum tak... Trochę, tak, zaw, trochę jakby tak, zawsze się ale... Tak, ma ale mam wrażenie, że ta epoka odkryć, którą oni tak nazwali, epoką odkryć, tak naprawdę będzie połączeniem średniowiecza i nowożytności. Mhm, to będą te klimaty chyba. Tak, więc jakby powiedzmy, że to Bizancjum, nie? Czyli kontynuatorkę Imperium Rzymskiego w pewnym sensie, nie? Jak najbardziej. Więc jakby to wygląda trochę w ten sposób, że myśl to plus wybory, które otworzą ci się w toku rozgrywki. Tak, bardziej gameplayowe. Tak, czyli jeśli na przykład się skupisz, będę podaj taki przykład, bo nie będę zmyślał, tylko podam przykład realny. Jeśli na przykład skupisz się na tworzeniu kawalerii, jeśli będziesz miał dużo, wykorzystasz, jakby odblokujesz sobie różne zasoby koni, które się pojawiają na, 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 na mapie, no to odblokuje ci się właśnie cywilizacja Mongołów, nie? I będziesz mógł dalej iść tą konnicę i ją rozwijać, nie? Bo nie mają do tego bonusy, więc jakby będzie to, ale jakby wiesz, no to już przestaje być fantazja grania Rzymianami, tak? No tak. Bo może lubisz Rzymian, ale nie lubisz Bizancjum albo wiesz. To, czego jestem prawie pewien, to tak, że te ery i poprzedzające jej upadki dodadzą trochę dynamiki grze, to znaczy ona, ona będzie miała taką cały czas zmienność. Przemek zwraca uwagę, że ten problemem Humankind jest to, że tam jest właśnie cały czas są te zmiany tych cywilizacji. I że ty cały czas raszujesz, bo chcesz zdążyć odblokować sobie jakąś tam na przykład ważną cywilizację. Tutaj tak nie będzie, bo po pierwsze przejście między erami jest w tym samym momencie dla wszystkich. Więc to nie jest tak, że... Trzeba raszować, żeby na przykład zdążyć, odblokować mongolów, tak. zanim ktoś ci ich zajmie. Ja to sobie nawet wyobrażam drugą sytuację, że być może trzeba będzie zdążyć, żeby zrobić coś z starą cywilizacją, zanim pojawi się ta nowa. Yy, bo to jakby raczej, podejrzewam, że to raczej gracz będzie narzucał zmianę yy, cywilizacji, ale problem. jeśli będziesz się z tym zwlekać, to to może być, yy, to do tego może być, yy, mogą to zrobić NPC, nie? Też AI może w ten sposób, nie jest NPC, AI. Nie? I generalnie tam mówili, że jak ktoś będzie raszuje, to może na przykład w 100 tur zrobić tą, yy, skończyć tą erę pierwszą, nie? Starożytną. Mm -hmm. Ale jak ktoś gra bardzo wolno, to w 200 na przykład, nie? Więc jakby wolno w sensie jakby nie realizuje celów, bo tam są, mm -hmm. już nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie i wiesz, i tutaj jakby pojawia się ten, jakby ta przewaga nad Humankind, że nie musisz tak bardzo raszować i że te zmiany są tylko dwie w ciągu rozgrywki, nie? Więc jakby w teorii one dodadzą trochę dynamiki, jakieś świeżości temu gameplayowi, nie? To, to jakby to mi, się wydaje, e, to mi się wydaje interesujące, nie? Plus to, że ona da dużo tym ludziom, którzy lubią w cywilizacji cyferki, którzy lubią min bo da jakby dużo opcji zmian. Wybierałeś sobie... Buildów jakichś praktycznie. Tak, buildów, nie? Bo wybierałeś sobie do tej pory tych Rzymian, mogłeś sobie wybrać czasami z dwóch liderów, nie? Pojawiali się w szóstce dwójka liderów do danej cywilizacji. No ale jak miałeś na przykład taką Polskę, która się specjalizuje, wiesz, w wierze, no to jakby... Miałeś jakiś narzucony build, nie? A tutaj jest trochę na tej zasadzie, że ty sobie wybierzesz tych Rzymian i w toku rozgrywki możesz pójść w różnych kierunkach. Rzeczy, które. To, co ci mapa na przykład pozwoli, możesz na przykład w ciągu rozgrywki dojść do wniosku, że się bardziej. właśnie, ty chcesz w te hipotetyczne konie iść na przykład, nie? Mm. Albo możesz w ciągu rozgrywki zobaczyć, że masz dużo takich, a nie innych opcji i pójść zupełnie coś innego, nie? I możesz wybierać liderów dowolnie od cywilizacji, więc też możesz sobie na przykład wybrać Rzymian, bo mają takie bonusy, wybrać sobie. Jakiegoś innego przywódcy starożytnego albo współczesnego, bo przecież będziemy sobie wybrać współczesnych przywódców, bo wybierasz sobie dowolnie tych przywódców i potem zobaczyć, co będzie dalej. Więc dla ludzi, którzy lubią bawić się w cyferki, e, lubią te bildy cywilizacyjne rozwijać, to myślę, że ta gra zaoferuje im dużą swobodę, tak mi się wydaje. Ale w ta prawda jest taka, że w praktyce nic nie można na ten temat powiedzieć. To znaczy, e, bardzo mało wiemy o cywilizacji na razie, po prostu, nie? Wiemy o niej niewiele, bo to są tylko, myśmy na przykład mieli możliwość zagrać, co, w samą erę starożytną, nie widziałem kryzysu, nie widziałem przejścia między erami, nie znam kolejnych cywilizacji, nie wiem jak się to, już, myśmy też strasznie na tym, na tym gameplayu spidowali. Mhm. to nie jest tak, że to sobie możesz przeanalizować na spokojnie wszystkie elementy tego gameplayu, tylko wiesz, czytasz te, na szybciutko, co tu się wyświetla, przyklikujesz, bo chcesz jak najdalej zobaczyć walkę, chcesz zobaczyć jednostki, chcesz zobaczyć cuda, chcesz zobaczyć, jakby, więc niewiele tak naprawdę wiemy jeszcze. I moim zdaniem prognozowanie, czy to będzie płytka, czy to nie będzie płytka gra, czy ta mechanika, czy ten balans się sprawdzi, czy nie sprawdzi, jest totalnie za wczesne. Prawdopodobnie dowiemy się dopiero po premierze. Pewnie bo, tak, tak naprawdę po premierze. Bo tak nie? jak wspomniałeś, no to ma być rewolucja teoretycznie, to jest jakby duża zmiana w jakby takim założeniu korowym gameplayu i wydaje mi się, że dużo osób może po prostu to nie przypaść do gustu. To będzie kontrowersyjna część serii. No, dokładnie, nie? Dobra, co jeszcze powiemy, bo powoli byśmy może zmierzali do końca, więc co jeszcze, co jeszcze byśmy wyciągnęli? <grym> Może byśmy wyciągnęli The First Berserker. The First Berserker, okej. Okay. Kolejny e, Souls-like's Azji. Z Korei, chyba, nie? Z Korei, tak. Tym tak, razem z Korei. Tak, tak. No, dopiero co mieliśmy premierę Łukonga w tym tygodniu. E, no i zaprezentowano kolejnego. W zasadzie to są -like. no Wygląda to jak są like pachnie to jak są like zgaduję, że to będzie, są like Chyba, że to będzie taki właśnie Łukong, czyli po prostu gra, w której walczysz z samym bossami. Taki boss bardziej, nie? Mhm. Jest też taka szansa. No, wiemy o grze niewiele. Widzieliśmy jakieś fragmenty gameplayu, który opierał się głównie na walkach y, z bossami. Co o tym sądzisz? Ja przede wszystkim zwróciłem uwagę na stylistykę. Stylistyka jest bardzo charakterystyczna, bo mamy, powiedzmy, takie bardziej, może nawet trochę w stylu anime, rysowane postacie. Takie komiksowe to jest. Trochę, nawet nie? takie trochę ko tak, trochę komiksowe, nawet trochę jakiś, taki pod jakiś cel shading, bo takie, taka kolorystyka tak, też tak, była taka tak. specyficzna. Ale z drugiej strony też ta gra jest bardzo ciemna. To mi się wydawało, że ta gra jest strasznie ciemna. Taka mroczna ma być. Nie ja miałem skojarzenie z berserkiem tak w ogóle. Tak, no jakby Ale to może jest przez oczywiste spojalenie. Przecież to, to jest mroczne i że było dużo krwi. Nie? I było dużo krwi. I był U... silny chłop. Tak, silny chłop. Ogólnie jest, jest teraz ta ekspansja gier z Azji, nie? Stellar Blade, jest ten. Lice of Pi, Lice of tak. P, dawno. tak I Lice of Pi też jest chyba koreańską grą. Też tak jest koreańską, nie? I jakby one są stosunkowo dobre gameplayowo, one są tworzone przez duże zespoły, e, które często mają doświadczenie zupełnie innej branży, co zresztą wychodzi, bo na przykład ja w Stellar Blade nie mogę, nie mogę przestać czuć mobilnych korzeni, jakie twórcy tej gry mają. I po prostu gdzieś ta, ta, taka, ja to już zresztą też chyba o tym mówiłem, że, jak omawiałem Stellar Blade, że mam takie po prostu wrażenie, zresztą mnie się Stellar Blade nie podobało, dla mnie to wygląda trochę jak, jakby, jak takie bardzo, takie mamy Nira automaty w domu. I w, jakby, więc mnie ta gra nie przekonała zupełnie. Ale Lights of P jest bardzo twórcze, bo jest, Absolutnie odtwórczą grą, ale jest bardzo dobrą grą odtwórczą. Tak. To znaczy, uh -huh. jak na, jakby jak komuś brakuje Bladborna, no to proszę bardzo, jest tu klon. nie? No i to wygląda spoko. No, w sensie wizualnie wygląda ok, no gameplay jest trudno opisać tak naprawdę. Ciężko nie? powiedzieć, no bo był na tyle dynamiczny, też dużo się rzeczy działo na tym trailerze. No prawdopodobnie dopiero jak za granami, faktycznie poczujemy kontrolę w dłoni, zobaczymy, jak to się gra to będziemy w stanie ocenić no to są trudne gry do ocenia z samych trailerów no bo wszystko jest tutaj w tym feelingiem, nie jakby no. wydaje mi się że diametralnie wrażenia z grania może zmienić taka rzecz jak na przykład jak jest lag bohater, jak jest jego ciężar jakby tak. jak dynamicznie i jak szybko reaguje na przykład na wciśnięcie przycisku na kontrolerze. Jak wyglądają hitboxy, nie? Tak, dokładnie. Jak duże jest okienko parowania, nie? Jak... Czy w ogóle jest parowanie. Tak, tak, tak. To od biedy to jeszcze zobaczysz na gameplayu, czy jest parowanie, ale jakie jest okienko tego parowania? Nie wyczujesz jaki tego. Jaki jest tego feeling, prawda? I tak dalej. Czy akurat tobie to podejdzie? Czy to jest bardzo trudne? Czy bardzo łatwe? I tak dalej. No nie wyczujesz tego. Więc jakby takie gry trzeba po prostu zagrać, żeby wiedzieć. Albo posłuchać kogoś się na tym, kto, kto już dużo grał, nie? Sam trailer nie wystarczy, nie? Dobra, zobaczymy. To powiedzmy jeszcze parę słów o Evout. Powiedzmy jeszcze parę słów o Evout. Nasza redakcyjna koleżanka Ania Garas miała już okazję zagrać na Gamescomie. No. Przygotowała z tej okazji tekst. Tak, tekst, zresztą, który zresztą też na te fogry zobaczycie. Możecie zobaczyć jakby na bazie tego tekstu materiał. Tak, tak. na marginesie. E, natomiast powiem ci, że. E, tekst i jeszcze bardziej zachęcił mnie do zagrania, bo ja już About jakby jarałem się od pierwszego tego krótkiego teasera, na którym widzieliśmy tylko łapę z mieczem i jakieś czary w drugiej. No wydaje mi się, że to jest może jakiś taki mój gut po Skyrimowy. Ja strasznie to, lubiłem Skyrim, i ja potrzebuję faktycznie pierwszoosobowego RPGa w tym stylu. To miła odmiana, właśnie, bo Maciek jest hejterem Ewaut. Tak, to prawda. A, a ja właśnie mam takie wrażenie, że mnie się stosunkowo podobało. Znaczy dalej ulceniam to na 7 na 10, ale podobało mi się Outer Worlds, mm. y, więc jakby obsydian, mam taki głód obsydianowego, takiego, y, jak to nazwać, 7 na 10 RPGa. Jakby ja wiem, nie oczekuję po tym jakiegoś, yy, wiesz, yy, o, yy, doświadczenia, które mnie powali na kolana, czy coś takiego, nie, ale takiego właśnie obsydianowego rpg -a. I też pozytywnie byłem nastawiony do tej pory do tej gry, zwłaszcza, że jest osadzona w świecie, który jest fajnym światem. Dokładnie, to jest coś, do czego chciałem zmierzyć. Ania bardzo dużo w swoim tekście poświęciła właśnie samemu, jakby, światu przedstawionemu. No. Temu, że to jest to uniwersum Pillars of Eternity, które jest interesującym światem. Ono jest dość charakterystyczne pod tym względem, że to nie jest, powiedzmy, takie klasyczne średniowiecze. To jest taki bardziej późny renesans, nawet troszeczkę później. Eee, to jest dziwny świat, on ma swoją mitologię. Ania nawet mówiła, że może ma trochę za dużo mitologii, biorąc pod uwagę, jak, jak ciężko czasami jest przebrnąć przez tę masę tekstu, które występuje w tych grach. Ale w AoAus to ma okazję być trochę inaczej, bo jakby zmienia się perspektywa, jakby zmienia się gameplay, więc może faktycznie będziemy mieli okazję więcej tego zobaczyć. Eee, i jedna rzecz, na którą zwróciła uwagę, to to, że, nasza, że postać, którą grała, miała grzyby na głowie. Myślę, grzyby fantastyka Jezu u Morrowind. O, super, tak. Morrowind i w ogóle. Yy... Takie alien fantazy. Brakuje mi czegoś takiego. Trochę tak, plus grzyby fantazy, tak. Yy, ostatni nasz podcast. Tak. Grzybowe <grybowe grybowe> królestwa. Grzybowe królestwa. To akurat nie jest ten klimat. To nie jest coś, ten klimat. To nie, nie. Jest te, to nie są te grzyby i to nie jest ten fantazy. coś ale... w stylu Morowinda. Tak, no. Ja bym to widział. Także czekam, jestem ciekaw. Zobaczymy, czy będzie to faktycznie RPG 7x10 od obsydianu, czy to będzie RPG 9x10 od obsydianu. No, zobaczymy. Ja myślę, że to będzie bardzo drewniane. Nie? Tak jak. Worlds no tak, ale... było drewniane, i, i myślę, że to będzie drewniane. Zwłaszcza, że to jest jeszcze walka, wręcz, którą jest w ogóle trudno zrobić w pierwszej osobie, żeby ona była fajna, żeby ona była dynamiczna. I, I to nawet widać już na trailerach, że ta walka nie wygląda dobrze, tak? Mówiliśmy przed chwilą, że ciężko jest ocenić coś e, jakby tylko na trailerze tego typu rzeczy I, i dalej ciężko powiedzieć, jak to dokładnie będzie czuć, ale wygląda to tak no mało efektownie. Czy efektownie to może i wygląda nawet czasami. Troszkę ale Skyrimowo wygląda. No, no Skyrimowo, takie, że jakby nie sprawia za bardzo... Nie czuć wagi, może uderzeń tak. trochę. Chyba jedna gra, która sensownie, znaczy jedna, która przychodzi mi w tym cię do głowy, która sensownie rozwiązała ten problem walki w pierwszej osobie, żeby ona była przede wszystkim też wyzwaniem, no to jest Kingdom Come. Nie? Dark Messiah of Might and Magic. No widzisz, to to nie grałem, nie? Grałeś? No. A, stara produkcja, ale... Tam jakoś mi faktycznie chyba siadło, to no, ale okej, to dygresja. Okay, no tak, ale z takich nowszych, no, to mamy na się Kingdom Come, gdzie miałeś tą kwestię tych ataków w różnych kierunków, nie? Mm -hmm. I to owszem było drewniane wizualnie trochę, ale przynajmniej stawiało przed tobą jako przed graczem pewne wyzwanie, nie? A w przypadku Skyrimów to jest po prostu takie klik, 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 klik. Klik, nie? klik, klik. No. I, I tutaj mam nadzieję, że tak nie będzie, ale boję się, że tak będzie. Albo po prostu graj Stealth Archer. No tak. No. Klasyczny build. No tak, ale znowu skurczę, strzelanie z łuku w Skyrimie, zero satysfakcji. Co ty jest. mówisz? No nie. No. A grałeś na padzie czy na klawiaturze? Na klawiaturze i na myszce. Okej. Okay. Bo ja faktycznie na padzie się męczyłem, ale na klawiaturze myszce bo było przyjemnie. Zawsze możesz grać makiem. No ale zobaczymy, jakie będą Nie, buildy, no zobaczymy, tak, jaki ale, będzie feeling. Ale jakby jest to, jest to gra, która jest potencjalnie interesująca, fajnie, że na Gamescomie trochę więcej zobaczyliśmy i przede wszystkim, że Ania mogła zagrać, nie? bo to tak. jest już takie doświadczenie całkiem spoko. Nie? E, mówiliśmy o Kingdom Come, w sensie wspomnieliśmy, więc warto dodać, że pojawiły się też... Pierwsze, że kolejny jest gry. Michał nawet mógł zagrać 3 godziny, więc też mamy materiał z z, tego, z jego doświadczeń. Mhm. Ja już powiem ci, że za bardzo nie potrzebuję więcej dowiedzieć się o Kingdom Come. Teraz się na już premierę. nie wiedziałem, nie potrzebowałem od początku, bo jakby wiadomo, że to nie mogła być gra rewolucyjna, bo nie jest. No nie. Po prostu jedyne czego oczekiwałem i chyba to dostaniemy, to jest po prostu lepsze Kingdom Come. Piękniejsze Jezu, ten zasięg rysowania w tych gameplayach to jest po prostu, Boże, miód na moje serce. Ale to no? będzie palić komputery. No. I te lasy, nie? Po prostu, mm. jeżeli te lasy wyglądają jeszcze lepiej niż wyglądały, a wyglądały znakomicie w, w jedynce, to po prostu będę chodził na grzyby do lasu. Tak, no to jest w ogóle ciekawa sprawa. Podoba mi się jakby określanie lasów jako takich benchmarków, jak gra może być piękna. Nie wiem, czy pamiętasz premiera Wiedźmina 3, tam wyglądały super lasy, jak na swoje czasy. Potem faktycznie no przed tak. Kingdom Kom też tam lasy wyglądały super. No, dokładnie. Lubimy no. lasy w grach. Top 10 lasów, krach. Top 10 to na pewno dla mnie to jest po prostu Kingdom Come. I tutaj bym różne lasy wymieniał z jednej, z jednej tak. W pierwszej piątce były, były tylko i wyłącznie. No ale tak, więc jakby tutaj dużo też nie ma co dodawać, bo mówię, materiał jest. Jak bardzo chcecie, to zobaczcie. Tam Michał bardzo szczegółowo omawia różne różnice. Różne różnice. Różne różnice. Różne różnice, ale, e, ale jakby ja na przykład osobiście nie potrzebowałem ani materiału, ani kolejnych tych trailerów, chociaż no śmieszny był ten moment, bo tam się pojawiła taka polska postać, która bardzo <laughs> dużo przeklina i tylko to jest takie, masz takiego mindfucka, kto oglądasz, bo ona, postać mówi po polsku, ale trailery są anglojęzyczne, bo gra jest marketingowana no tak. po angielsku, więc postaci odpowiadają po angielsku i to jest takie what the fuck, nie? To jest dziwne. Polak z Czechem, jeden mówił po angielsku, drugi po polsku. Ale totalnie będę grał w tę grę z czeskim dubbingiem po prostu. O tak. Jakby już sobie wyobrażam i tam będzie fajnie, bo będzie Henryk mówił po czesku do tego mm. po Polaka i ten Polak będzie mówił po polsku i to będzie I fajnie. I prawdopodobnie się dogadają. Co prawda, oczywiście jakby się już tutaj chcieć e, w realizm historyczny, który notabene jest tak na marginesie wyciągany częściej wtedy, kiedy komuś pasuje, niż wtedy tak naprawdę jakby jest łamany. No ale przecież Polacy w XV wieku nie mówili w ten sposób jak dzisiaj. Czesi w XV wieku też nie, nie. nie mówili w ten nie. sposób. Dużo bliższe chyba były te języki, o ile się nie mylę, sobie, wzajemnie, niż teraz. Więc jakby to też jakby jest średnie, nie jest realistyczne historycznie, że jestem ten czeski. Już pomijam fakt, że pytanie brzmi, czy na przykład postaci niemieckie w grze będą mówiły po niemiecku. No do tej pory było tak, że postaci, że Węgrzy mówili, nie? Po węgiersku w, mhm. w jedynce. Ale, ale jakby... No jestem ciekaw. Tak czy będę grał po czesku, bo to myślę, że będzie super doświadczenie. To będzie na pewno fajne doświadczenie. Bo ja bardzo lubię grać w języku oryginalnym miejsca akcji, mhm. czyli cyberpunk to musi być po angielsku dla mnie. No tak. Bo to jest Ameryka, nie? No tak. A dajmy na to Assassin's Creed jaką się nazywał, ten bagdacki Assassin's Creed? E, Mirage. Mirage. To grałem po arabsku? I było super. To było fajne doświadczenie. To no. się zgadza. Akurat jedną z le lepszych rzeczy, które tak robią, był klimat, więc. No, tak, tak, tak. To jakby nie dowoziła w wielu innych aspektach, głównie fabularnych. I ale postaci. Ale klimacik i Bagdad super. Ja już to powtarzałem, więc jak ktoś to słyszał, to <laughs> przepraszam, ale właśnie jak grasz po arabsku to po prostu część tego Ubisoftowego bełkotu do ciebie po prostu nie dociera. Więc jakby, bo niego nie rozumiesz, bo na przykład tam czasem postacie gadają w trakcie przebiegania, biegniesz przez miasto, nie? Mm -hmm. Bo to nie jesteś w stanie biec przez miasto robić tych wszystkich zręcznościowych rzeczy i jeszcze czytać napisów. Więc oni sobie tam gadają po arabsku, a do mnie przynajmniej ten bullshit nie dociera i, i gra mi się bardziej podoba, <laughs> bo klimacik jest, nie? No tak. Także yy, Kingdom Come po czesku myślę, że to będzie fajny pomysł. Dobra, i na koniec powiemy yy, o Gothicu parę słów, nie? Bo yy, Michał miał możliwość zagrać i nawet streamował, streamował tak. na żywo, to jest ciekawe doświadczenie, bo tam ludzie, streamował na żywo Gotika Rimek żeby było mm -hmm. I to jest ciekawe doświadczenie, no bo też ludzie przyszli i zadawali pytania i Michał mógł im jakby na żywca pokazywać i odpowiadać te pytania. Oni mówili, ej, strzelił komuś tam w głowę, nie? bo tam wcielił się, wcielasz się w postać Nerasa i tak naprawdę to jest tylko taki, to jest taki... Playable demo. Tak, nie? playable demo, tak, to nie jest element gry. W każdym razie na przykład tam spotykasz kogoś, już nie pamiętam kogo i właśnie Michał strzelał mu w głowę i to było takie śmieszne, bo ta postać, potem nie chciało gadać, jakby zabijała go, w sensie, że og og ogłuszała go, bo tam w demie miałaś rewajwy i tak dalej, mm -hmm. ale jakby dalej te strzały jej w głowie sterczały, więc ona tam stała taka na no, burmuszona i te strzały, wiesz. Znowu i... Skyrimowe bo... Skyrim ten klimaty. Tak, tak, tak. Więc to było takie śmieszne, że Michał właściwie odpowiadał na te, na te pytania albo próbował coś ludziom pokazywać, to co to, co właśnie gra, to, co oprosili. Nie? Mhm. Więc też e, materiał z Gotika zresztą Maciek napisał wrażenia swoje z Gotika. Maciek, który raczej do miłośników Gotika nie. nie należy, ale Gotik mu się podobał mhm. i napisał pozytywny tekst i ten tekst jest z kolei na te forgry i też jest. E, i Też możecie znaleźć na Twitchu te fogry też zapis jakby ten. tak zapis ze streama. Podobał mu się Gotik. Ja czekam. Ja Drewno? Też czy wiadomo, ale jakby spodziewałem się drewna i chyba nawet go trochę oczekiwałem. Ładnie ta gra wygląda. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze, może 2019, ten, to playable Demo. Mm -hmm. Tam coś było nie tak z oświetleniem, mam wrażenie. Tam strasznie ci oświetlenie wyglądało. No ono było, to było prawdziwie de, rzeczywiście demo technologiczne. Tak, nie? to było ewidentnie demo technologiczne. Tutaj wygląda to dużo lepiej. E, tak jak wspomniałeś, no to była inna postać i dopiero zobaczymy faktycznie, jak już będziemy w stanie wcielić się w bez jego i zobaczyć. Ale mimo wszystko czekam i... Mam duże nadzieje mimo wszystko z tą grą. No ja też. Ja myślę, że, że wyglądało to spoko nawet Michał, który nie jest tak, również też nie, nie jest, jest fanem Czy znanych... mamy jakichś fanów gotyka? <laughs> co, no mamy. Tak, w redakcji mamy. Sandra znaleźć... jest na przykład tak, no, tak, ja to tak. ale co nie zmienia faktu, że no ja też jestem jakby Czekam, bo chętnie zagram, chcę zobaczyć po prostu, jak to im wyjdzie. Nie jestem jakimś super nachypowanym, są gry, na które zdecydowanie bardziej czekam, uh -huh. ale tam mnie po prostu zwyczajnie interesuje jako, jako projekt, nie? Projekt tego, co twórcy wymyślili, jak przeniosą tą starą formułę, bo Gotik miał, o czym też zresztą mówiłem, kilka bardzo fajnych. Ja bardzo lubię na przykład eksplorację w Gotikach tak, no. i w Lexach. Uważam, że jest i w Rizenach. Uważam, że jest jedną z lepszych tego typu eksploracji, że y, twórcy, że Pirania Bytes wiedziała, co to znaczy eksploracja w grach i potrafiła ją zrobić satysfakcjonującą nie? Fajne są są te frakcje. Fajne jest to, że graci nie nie, nie nie daje ci, wiesz, kawa na ławę wszystkiego, jak masz przechodzić kolejne elementy. Panie, trzeba, się tej, tak, trzeba się trochę domyślić. się trochę domyślić. to są wszystko elementy fajne, oldschoolowe, a dzisiaj Modne, nie, bo Elden Ring to też jest gra, która ci nie mówi co masz robić, że dzisiaj jakby twórcy się zorientowali, że gracze wcale niekoniecznie potrzebują znacznika na wszystkim. Mhm. I tu wychodzi jakby wraca gotyk, który mówi: "Hej, ale ja to robiłem dawno temu", I, nie? Dokładnie. I, i, I to jest fajne i jestem ciekaw, jak to wyjdzie, jak to odbiorą gracze spoza tej bańki gotikowej. Czy ta gra w ogóle znajdzie jakiś odbiorców na zachodzie, czy jednak się skupi do tego europejskiego podwórka, nie? No, jestem ciekaw też, jakby z takiego, powiedzmy czysto jakiegoś takiego poziomu fenomenu kulturowego, jak na przykład ta gra przyjmie się w Polsce. Czy polscy gracze pokochają Gothic remake, czy stwierdzą, że nie, to nie jest to, wracamy mm. do jedynki. Na razie jest dosyć duży, dużo pozytywnych. Też mi się tak wydaje. Tak, raczej chyba odzy nie, odzywy są pozytywne. Nie widziałem za bardzo jakiegoś hejtu bardzo. Znaczy, oczywiście ludzie krytykują to, czy tamto, ale jakby nie jest tak, że jakaś się zrobiła wokół nie niezdrowa atmosfera wokół tej gry. Mm -hmm. Raczej pozytywne na razie. Dobra, to jeszcze na koniec, bo gadaliśmy w zeszłym tygodniu o chodzeniu do kina. Byliśmy w kinie Byliśmy jednocześnie, w kinie. ale na dwóch różnych firmach. Na filmach. dwóch różnych firmach, tak. Mieliśmy swojego prywatnego. O, o ba Barbie Heimera. Barbie Heimera, tak. Bo ja byłem na super zajebistym, obcym Romulusie. Obcy Romulus jest fajny, jest piękny, jest wizualnie piękny. Uwielbiam ten retrofuturyzm obcego. To jak. Fantastycznie wyglądają te pomieszczenia, jak kapitalna jest muzyka i w ogóle jak bardzo klasyczny był to Obcy i bardzo, bardzo polecam przejście na Romulusa, bo to jest świetne doświadczenie, więc nie będę nic mówił, ja sam bardzo nie lubię spoilerów, mhm. zwłaszcza w przypadku filmów. Ja się nie wybieram za tydzień, więc nic, nic nie, nie mów. Nie oglądajcie traileru, ponieważ trailer pokazuje na przykład jakie postaci giną. O. Tak. Bardzo nie ciekawe. oglądajcie trailerów. <laughs> nie oglądajcie trailerów. Ja, ja w ogóle uważam, żeby nie oglądać trailerów filmów, na które chce się pójść w ogóle. Hmm? Ja je oglądam chyba tylko w kinie, trailery filmów generalnie. Jak bo... lecą przez filmy. Niestety. Ale, no, ale właśnie oni ci pokazują niektóre postaci, które umrą na przykład, nie? Tak. I to jest takie, no, kurde, come on, nie? Jakby, ja wiem, że to jest obcy, tak? Jakby oczekujesz tego, że postaci będą umierać, więc jakby spoko, ale po co mi pokazujecie kiedy, nie? W każdym razie bardzo fajny, bardzo klimatyczny, znakomita muzyka, piękne ujęcia. Bardzo fajni aktorzy, chociaż zupełnie w zasadzie mało znani aktorzy, mhm. z jednym takim kontrowersyjnym elementem w postaci cyfrowo odtworzonej jego aktora, tak. nie? No ale to jest powiedzmy jakiś element, który wraca co jakiś czas i chyba dalej, jakby ciężko powiedzieć, jakby jak świat i Hollywood się na to zapatruje. Znaczy, Hollywood wiadomo, jak się zapatruje, korzysta z tego, ale. Tak. No okej, okay, pewnie. Natomiast ja się z Adamem minąłem w kinie, idąc na Narzeczoną dla Kota. Mówiłem w zeszłym tygodniu, że studio Ghibli i pojawiają się, jest maraton. Byłem na kolejnym filmie. Film absolutnie doskonały dla takiego kociarza jak ja, no bawiłem się doskonale. Świetna, bardzo przyjemna animacja. A raczej z tych powiedzmy lżejszych filmów Ghibli. Mhm. Z tego co wiem, przy Narzeczonej dla Kota też nie pracował Miyazaki bezpośrednio. Więc jeżeli okay. ktoś, kogoś interesuje faktycznie jakby twórczość tylko Miyazakiego, tak personalnie, to, to raczej nie będzie film dla niego, ale tak czy siak polecam obejrzeć, bo jest naprawdę sympatyczna, ciepła animacja, a jak ktoś jest kociarzem, to już w ogóle będzie zachwycony, bo jest dużo kotów na raz. Spoko. Dobra, czyli co? Tak jak ostatnio tydzień temu zamknęliśmy te segmentem filmowym i kinowym. Bawcie się dobrze, odpocznijcie w ten weekend. I co? No i chyba tyle. Pozdrawiamy. Za tydzień pewnie już Maciek będzie siedział w tym fotelu. Tak, dokładnie. A niedługo, mam wrażenie, we wrześniu wezmę urlop, to z kolei będzie jeszcze inny układ no. nasz. Więc Dawno zobaczymy. nie bo Adam slash Maciek, tylko ten drugi Adam. Tak. Dobra, kończymy w takim razie. Trzymajcie się i cześć. Trzymajcie się, papa. Pa. Pa, pa.